Kryspina Rogowska, witam Państwa w świątecznym wydaniu Telednia. Dzisiaj rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapraszam Państwa na materiał filmowy z przebiegu bełchatowskich uroczystości. Szanowni Państwo, szanowni zebrani, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości prezydent miasta Bełchatowa, parafii Najświętszej Marii, Matki Kościoła i Świętej Barbary, Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, witam wszystkich zebranych w dzień naszego narodowego święta, 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Poproszę teraz o odegranie hymnu narodowego przez naszą orkiestrę. Staję tak razem tutaj z Wami wszystkimi przy naszym kościele i niedaleko przy tej tablicy Konstytucji 3 maja. Gdy słucham hymnu narodowego granego przez orkiestrę, czuję się dziedzicem tej całej pięknej historii, poczynając właśnie od Konstytucji 3 maja. Coś pięknego. Mamy doświadczenie głębi naszych dziejów, doświadczenie wiary. Myślę, że każdy z nas, składając wieńce, kwiaty, mam to poczucie, że nawiązuje swoją duchową łączność, mentalną łączność z naszymi przodkami, z tymi dziejami, z tymi zwycięstwami, z tymi klęskami, z tym powstawaniem na nowo naszego narodu. I cieszę się ogromnie, że jesteśmy tu razem i sztandary są, które mówią o tym, że to jest Polska i że my też jesteśmy razem i mamy w sercu Polskę. I zapraszam teraz do właśnie uczczenia w ten sposób choćby naszych przodków i konstytucji tych wydarzeń przez nasze wspólne tutaj złożenie wieńców. Czcigodni księża, szanowni państwo parlamentarzyści, pani starosto, drodzy samorządowcy, dostojni goście, szanowni państwo, dziękuję za waszą obecność na dzisiejszej uroczystości, która jest pięknym zwieńczeniem minionych dwóch dni, 15. rocznicy przystąpienia Polski, wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, którą świętowaliśmy 1 maja, oraz Dnia Polskiej Flagi, zwłaszcza w roku, kiedy obchodzimy 100-lecie ustanowienia naszych barw narodowych. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy
jesteśmy tu wszyscy razem i możemy wspólnie obchodzić 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja dla każdego narodu jest tym, czym 10 przekazań Bożych dla każdego chrześcijanina. Absolutną podstawą do tworzenia przepisów prawa, absolutną podstawą do praworządności. I kiedy z różnych stron słyszymy głosy odnośnie prawa i praworządności w Polsce, pamiętajmy, że w tej kwestii to Polacy są prekursorami, bo uchwalona w 1791 roku Konstytucja była pierwszym takim dokumentem w Europie. 3 maja to dzień dumy dla wszystkich Polaków. Świętujmy. Wiwat maj, 3 maj. Szanowni Państwo, spotykamy się na tej uroczystości, żeby uczcić przyjęcie tego wspaniałego dokumentu Konstytucji 3 maja, dokumentu, który był takim pokazaniem naszej radości z wolności, którą otrzymała Rzeczpospolita Polska. Dbajmy o tę wolność, szanujmy ją, szanujmy nasze barwy narodowe, pokazujmy je i uczestniczmy też w procesie wyborczym, ażeby Polska w Unii Europejskiej była silnie reprezentowana, żeby była tym krajem, który odgrywa znaczącą rolę. Znaczącą rolę w kształtowaniu Europy. Rzeczypospolita zasługuje na to i musimy o tym pamiętać i musimy o tym dbać. Szczęść Boże Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosił teraz miejską opiekę dentą od Grani Mazurka 3 maja.
Thank you.
Na dzisiaj to wszystko. Proszę jednak nie odchodzić od telewizorów. Za chwilę Archiwum TKB.